Czego tak się drzesz? Jeszcze ja tu rządzę! Jak mi się spodoba, każę cię wyrzucić za drzwi. Nie wzięłam od ciebie żadnych pieniędzy. Leżą tam. Dawaj je tu. Całą paczkę. Więc w tej paczce jest 100 000. Widzisz, książę? Twoja ukochana wzięła pieniądze, bo jest rozpustna. A ty się ją chciał wziąć za żonę. No i czemu płaczesz? Gorzko ci, co? A moim zdaniem powinieneś się śmiać. Wierz mi, czas goi najcięższe rany. Wszystko przejdzie. Wierz mi. Tak będzie lepiej, książę. Doprawdy. Lepiej. Zacząłbyś mną później pogardzać. Nie bylibyśmy szczęśliwi. Nie przysięgaj! Nie wierzę. O! Jakie to byłoby? Głupie! Nie. Nie. Lepiej, żebyśmy się rozstali w przyjaźni. Przecież i ze mnie marzycielka. Nie wyszłoby nam to na dobre. A czy ja o tobie nie marzyłam? To ty masz słuszność. Już dawno marzyłam. Jeszcze tam u niego na wsi. 5 lat spędziłam sama. Samiuteńka. Myślę, bywało. Marzę. Wciąż sobie takiego jak ty wyobrażałam. Dobrego, uczciwego, miłego. Tak samo jak ty głupiutkiego. Wyobrażałam sobie, że przyjdzie nagle i powie: pani jest niewinna, Nastazjo Filipowno, a ja panią ubóstwiam. Tak się czasem rozmarzyłam, że o mało zmysłów nie postradałam. A tu nagle przyjeżdża. O, ten bawił po jakieś 2 miesiące w roku. Zhańbi! Pokrzywdzi, roznamiętni, doprowadzi do rozpusty i wyjedzie. Chyba 1000 razy chciałam się utopić w stawie, ale podła byłam. Brakło mi zawsze odwagi. No a teraz? Rogożyn, gotowe? No to słuchajże, Gania, chcę po raz ostatni zobaczyć, jaką masz duszę. Tyś mnie męczył całe 3 miesiące, teraz na mnie kolej. Widzisz tę paczkę? Jest w niej 100 000. Zaraz ją wrzucę do kominka. W ogień. Przy świadkach wszystkich tu obecnych. Jak tylko ogień ogarnie ją całą, podejdź do kominka, zawiń rękawy i gołymi rękami. Bez rękawiczek. Wyciągnij paczkę z ognia. Jeśli wyciągniesz, twoje. Całe 100 000 twoje. Trochę sobie tylko oparzysz paluszki. No, ale dla 100 000 pomyśl,
Czy to długo trzeba wyciągać? A ja sobie na ciebie popatrzę z lubością, jak ty będziesz skakał w ogień po moje pieniądze. Biorę wszystkich na świadków, że paczkę dostaniesz na własność. A jeśli nie skoczysz w porę, paczka się spali. Nikomu innemu wziąć jej nie pozwolę. Precz! Wszyscy z dala! Pieniądze są moje! Dostałam je za noc u Rogożyna! Rogożyn! Czyje są te pieniądze?